Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Mirosław Lech, jeszcze wójt Starych Bogaczowic, radny elekt powiatu wałbrzyskiego, prawdopodobnie starosta wałbrzyski przyszły. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Z tym starostą bym nie przesadzał. Myślę, że jestem, jak pan redaktor powiedział, na razie póki co elektem radnym powiatu wałbrzyskiego. Ale jest chyba pan najszczęśliwszym człowiekiem w powiecie wałbrzyskim od niedzielnego wieczoru. Pasmo nieustających sukcesów, bym powiedział. Z jakiego powodu, panie redaktorze? No ja widzę przynajmniej trzy. Okay. Pana zastępca został właściwie bezapelacyjnie wójtem Starych Bogaczowic. Tak, to prawda. W niedzielnym głosowaniu. Tak. Jedna z pana najbliższych współpracownic została burmistrzynią Jedlinezdroju. To też prawda. Pan został radnym powiatu wałbrzyskiego, a komitet, który pan tworzył, współtworzył, wszedł z niezłym wynikiem do Rady Powiatu Wałbrzyskiego i właściwie jest teraz języczkiem uwagi. No to też prawda, może nie do końca. Tak, mój zastępca osiągnął bardzo dobry wynik w tych wyborach, choć te wybory były trochę inne niż w innych gminach. Pomijając oczywiście Czarny Bór, bo tu u nas raczej... Był jedynym kandydatem, ale musiał uzyskać poparcie większości głosujących. Tak, to słowo poparcie jest bardzo ważne. Tak? Ponad 80% poparcia w tego typu wyborach to jest naprawdę dobry wynik, bardzo dobry wynik. To oznacza, że ten człowiek cieszy się w naszej społeczności bardzo dużym zaufaniem. No, musiał, żeby zostać wójtem, musiał uzyskać 50% głosów poparcia plus dokładnie. Jeden, tak. A uzyskał 80% tak. Poparcie. Tak. Wspaniały wynik, gratulacje dla Tomasza. Super. A jak pan ocenia wyniki do Rady Powiatu Wałbrzyskiego? Wyniki do Rady Powiatu Wałbrzyskiego jakby troszkę no dla mnie są mało satysfakcjonujące, tak bym powiedział. To, że wygra koalicja 15 października, no można było się w jakiś sposób domyśleć. Przypomnę, 34,6% poparcia, 8 mandatów. Tak. Przy 21,3% poparcia i 3 mandatach dla powiatu, dla gmin. Tak. I jeszcze do Rady Powiatu weszła Prawo i Sprawiedliwość, 19,2% poparcia, 3 mandaty oraz Komitet Ziemi Wałbrzyskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, obecnego starosty, 18,8% poparcia, również 3 mandaty. Tak, no takie są wyniki oficjalne. Cieszy mnie to, że bardzo mnie cieszy, że grupa mieszkańców tego powiatu stworzyła komitet, który tak naprawdę wyprzedził Prawo i Sprawiedliwość, wyprzedził Komitet Ziemi Wałbrzyskiej, który do tej pory sprawował władzę w naszym powiecie, więc jest potencjał w tych ludziach. Widziałem to. No wynik jest, tak jak powiedziałem, niesatysfakcjonujący dla mnie, bo byłoby fajnie i miło, gdybyśmy zdobyli 5 mandatów, mamy tylko 3, ale wynik był dobry, tak? Ponad 4 tysiące głosujących na nas i 21%. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Czyli to niedosyt. Tak, tak. Tak. A na co pan liczył więcej, że kto jeszcze? To znaczy na pewno liczyliśmy na pana burmistrza Fedoruka i z tego, co widać po wynikach wyborów, bardzo niewiele nam zabrakło do jednego mandatu w Mieroszowie i Czarnym Borze. Tam naprawdę zabrakło bardzo niewiele i też tam liczyliśmy na mandat. A to zawsze ktoś kosztem kogoś, prawda? No niestety tak. To wtedy zyskiwalibyście mandaty kosztem raczej Komitetu Koalicji 15 października. W tym wypadku, tak. W tym wypadku, tak. Dokładnie tak. To jaka będzie koalicja w powiecie wałbrzyskim, bo ona jest potrzebna, żeby móc spokojnie rządzić? To znaczy, nie wiem, czy jest potrzebna koalicja, bo znamy historię Rady Powiatu Wałbrzyskiego i znamy też takie przypadki, gdzie jeden komitet przekonał jednego czy dwóch przedstawicieli drugiego komitetu i
i jakoś dawali sobie radę przez całą kadencję. Więc... Tak, były takie przypadki. Tak, więc trudno, być może, że tak będzie i teraz. Czy będzie koalicja dwóch ugrupowań? Nie mam zielonego pojęcia. A wyobraża pan sobie taką sytuację, że starostą wałbrzyskim pozostanie Krzysztof Kwiatkowski? Wie pan, trudno na tą chwilę cokolwiek wykluczyć, tak? Ja na tą chwilę biorę każdą możliwość, każdą ewentualność. Ja myślę, że te dwa duże ugrupowania, czyli Komitet Pana Ziemi Wałbrzyskiej i Komitet Prawa i Sprawiedliwości, mocno pracuje nad tym, żeby przekonać kandydatów jeszcze na radnych w swoją stronę. I myślę, że jest dokładnie odwrotnie w drugą stronę, tak, że Komitet 15 października mocno pracuje nad tym, żeby znaleźć jedną lub dwie osoby do swojej grupy i współpracować. Pan, tak? To pan uważa, że jednak będzie takie przyciąganie pojedynczych osób na swoją stronę, czy raczej będą poważne rozmowy koalicyjne pomiędzy poważnymi ugrupowaniami? Wie pan co, na tą chwilę trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo tak naprawdę nikt na ten temat jeszcze chyba z nikim nie rozmawiał. Być może rozmawiał, ale ja na ten temat niewiele wiem. Bo Platforma Obywatelska na pewno ma takie doświadczenia z lat ubiegłych, kiedy straciła ludzi, których wyciągnął im Krzysztof Kwiatkowski do rządzenia. No tak było. Prawda? Tak, tak było. Więc teraz myślę, że i wiem o toczących się rozmowach, że raczej myśli się o takiej koalicji ugrupowań, a nie koalicji czy większości zwykłej, panie redaktorze, która by polegała na tym, że się kogoś przyciągnie jednego czy dwie osoby. Pewnie ma pan większą wiedzę ode mnie. Ja uważam również, że taka koalicja stworzona z dwóch ugrupowań miałaby większe szanse i lepiej by mi się, że tak powiem, współrządziło w powiecie wałbrzyskim. Ale jak będzie, trudno pan ma zaufanie do kolegów z powiatu dla gmin, z kolegów i koleżanek dla gmin, że nikt nie przejdzie do obozu Krzysztofa Kwiatkowskiego? My na razie nie rozmawiamy z nikim i mam zaufanie do moich kolegów, że razem wspólnie będziemy podejmować decyzje, co będziemy z sobą robić. Dobrze, kto będzie starostą wałbrzyskim? Nie mam zielonego pojęcia. Być może, że pan Broda, który zdobył największą liczbę głosów, być może ktokolwiek inny z ugrupowania 15 października, trudno mi powiedzieć. To powiat dla gmin odda to stanowisko koalicji 15 października? Tego nie wiem, bo nie rozmawialiśmy na ten temat. Ja wiem, że leżą jakieś nazwiska na stole już. Wie pan, trudno mi powiedzieć. Ja nie powiem, że nie rozmawialiśmy w ogóle, tak? Żeśmy sobie pogratulowali jednemu komitetowi, czyli komitetowi 15 października. Pogratulowaliśmy sobie komitetowi Ziemi Wałbrzyskiej. Chwilę żeśmy rozmawiali o możliwych scenariuszach i na tym się skończyło, tak? Myślę, że każdy z tych komitetów, tak jak powiedziałem, będzie pracował mocno na tym, żeby przyciągnąć przynajmniej dziewięciu, żeby mieć dziewięciu radnych po swojej stronie. Czy powiat dla gmin pokłóci się z koalicją 15 października o Kamila Orpla? Ja nie zamierzam się z nikim kłócić, naprawdę, panie redaktorze. Bo pan wie, że Platforma Obywatelska przegrała poprzednie ułożenie koalicji w powiecie wałbrzyskim, upierając się na tym, żeby starostą został Kamil Orpel, na co nie było zgody nawet w samej Platformie Obywatelskiej. I skończyło się, jak się skończyło. To już jest historia. To było 5 lat temu, tak? Tak, to było 5 lat temu. Co będzie teraz, nie wiem, ponieważ nie jestem w komitecie 15 października i takie informacje do mnie nie dochodzą. Okej. Okay. Kiedy pierwsza sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego? Zgodnie z prawem 7 dni po zakończeniu kadencji. Czyli zakładam, że do 7 maja ta sesja powinna się odbyć. Tak. No, mamy długi weekend, czyli po długim weekendzie. Najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, tak? Że to jest najrozsądniejszy termin. Termin 2 maja jest mało prawdopodobny, ponieważ większość pewnie z tych naszych kolegów radnych wyjedzie, chce odpocząć, i więc to będzie trudno do zorganizowania. A 6 to są dni, które są
są realnymi. Realne, tak. Czyli nazwisko nowego starosty poznamy prawdopodobnie, poznamy na tej pierwszej sesji. To nawet na pewno, bo przypuszczam, że do tej sesji nikt do końca nie będzie wiedział, kto zostanie starostą powiatu wałbrzyskiego. Dziękuję bardzo. Mirosław Lech, jeszcze wójt Starych Bogaczowic, radny elekt powiatu wałbrzyskiego, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.